W niedzielę 24 lutego w hali UAM w Poznaniu odbędzie się gala Boxing Production RCP3. Kibice zobaczą 10 pojedynków w formułach K1 oraz boksu zawodowego. Zaprezentują się najlepsi lokalni wojownicy, m.in. Hubert Rutkowski, Dominik Kowalski, Kamil Siemaszko, Maciej Wysocki, Marcin Kujda, Aleksandr Strecki, Jędrzej Pakol-Gromadowski i mieszkający w Katowicach Przemysław Gorgo. Nie zabraknie także kobiecego akcentu w postaci bokserskiego pojedynku Eweliny Pękalskiej z hali Mwundża Bay. W kickbokserskiej walce wieczoru zawodnik shootboxer Mosina oraz Boks Poznań Profi Team Adam Kosut zmierzy się z pochodzącym z Czech Pawłem Szachem. Stawką tego pojedynku będzie pas międzynarodowego mistrza Polski K1 organizacji ISKA w kategorii do 81 kg. Pięściarskim daniem głównym, a jednocześnie main eventem całej gali będzie starcie Michała Chudeckiego z niepokonanym Timurem Kuzakmedowem. Pojedynek ten odbędzie się w umownym limicie 64 kg. Przygotujcie się na ciężkie ciosy i mocne kopnięcie. Boxing Production RCP 3. 24 lutego. Poznań.